Nasze radio mówi o dzieciach, które uciekają z domów. Nasze radio to FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Ekstra mówi o tym, że ten kurczaczek uciekł z domu. Ta kwoka jest wściekła, bo przychodzi głodna, nie ma co jeść. A ja tutaj jak coś jest, to zostawię dziecku. I ten kurczaczek zje. Natomiast ta kwoka, von Lipski, jest wściekła. Jak załatwi jakieś 100 zł raz na 2 miesiące, to wszystko, przecież ona ma rentę normalnie i córka jej powinna przesyłać, a przesyła jej syn, udaje, że nie ma pieniędzy i z wody korzysta, mieszka, proszę Państwa, z wody gorącej korzysta. Mareczek tak mi wczoraj dał wykład, no bo już chciwy o chciwej to powie, no, stuprocentowo, tak, jak to jest, że z wody korzysta, żre, no jakieś tam coś jej się trafi, ale przecież nikt jej nie kupi, ona sobie sama nie kupi, bo nie ma pieniędzy, a wszystko jest drogie, a tam gdzie ona chodzi, to nikt nie daje, bo wiadomo, że w Warszawie ludzie są podli, ludzie są niegościnni, ludzie są chamscy, no taka jest prawda. Wczoraj jak ta kłótnia, proszę Państwa, wybuchła z tym Mareczkiem ze 2 razy, przy wejściu i przy wyjściu, no to przecież dziecko jak słucha, ale to jest nieuniknione, bo skoro on ze mną był, no myśmy poszły do Mareczka na kawę, no bo tak, u nas światło zgasło, Janek Witek zmarł, no to po jakimś czasie światło zgasło, myśmy normalnie nowy kontrakt założyli, ale to wiecie Państwo, XXI wiek, jak to ta Lipska powiedziała w King Cross Praga, tam jest taka firma gaz i prąd, że XXI wiek, a zacofani jesteśmy. No to zanim oni ten prąd włączą, to będzie, proszę Państwa, no, w środę o 13, czyli nie jutro, ale jeszcze pojutrze. Także my mamy unplugged, proszę Państwa. Nasza choinka zaświeci. Zaświeci nawet równolegle prawie z innymi choinkami. Choinka jako kapelusz przez cały rok. Może się ktoś denerwować, może się ktoś wściekać, ale u nas zawsze jest wszystko inne, u nas zawsze wszystko jest oryginalne, bo o co chodzi? Bo my choinki nie świętujemy, my urodzin nie świętujemy. Wystarczy, że żona Heroda na swoje urodziny chciała na misie, na tacy, świętą głowę Jana Chrzciciela. No to już podejrzenia padły, że podczas tego rodzaju świąt robi się dziwne rzeczy. No, nawet proszę Państwa, zwyczaj choinki też to oszukuje się dzieci, albo że to dzieci poznają, że ten Mikołaj to jest ojciec, po butach poznają, że to matka, ciotka, po butach poznają, ale po co to oszukiwać? Także widzicie Państwa, człowieka można tymi różnymi kolorami nabrać, pięknościami, błyskotkami, oszustwem, kłamstwem i od razu widać i z góry widać, proszę Państwa,